Warsztaty. Grupa seniorów i instruktorzy w różnych salach w trakcie zajęć. Na tle obrazu napisy rękodzieło, krawiectwo, kulinaria, nowe technologie, fotografia, sztuka. Projekt ZUL Aplikacja. Warsztaty kulinarne. W dużej sali przy stolikach około 20 pań. Siekają orzechy, kroją mięso, obierają pieczarki. Zajęcia prowadzą trzy instruktorki w białych fartuchach. Trzy uczestniczki ważą produkty. Jedna z nich stawia na wadze metalową miskę. Obok stoją szeregi plastikowych miseczek z malinami. Uczestniczka warsztatów miesza dłońmi masę z płatków. Inna formuje placki. Przed nami uśmiechnięta blondynka. Trzyma tacę z miseczkami wypełnionymi czekoladowym deserem. Mówi Julita Sacha, spółdzielnia socjalna Serce Pogórza. Zostaliśmy zaproszeni do współpracy przez Zakliczyńskie Centrum Kultury do poprowadzenia warsztatów kulinarnych. Uczestnicy warsztatów mogą się tutaj nauczyć, w jaki sposób przygotowywać różne potrawy na bazie, przede wszystkim na bazie naszego regionalnego produktu, jakim jest fasola Piękny Jaś. Uczestnicy mogą się również przekonać, że nasza fasola, że naszą fasolę można z powodzeniem wykorzystywać do tradycyjnych potraw, takich jak na przykład pierogi, jak również do deserów, ciasteczek, no i rogalików i innych rzeczy. Mimo nam, że warsztaty cieszą się tak dużym zainteresowaniem. Trwają warsztaty. Na drewnianej desce uczestniczka warsztatów kroi nożem masło, łączy je z mąką. Inna wykłada na blachę do pieczenia gotowe okrągłe ciasteczka. Panie mówią do kamery. Jestem zachwycona wszystkim, co tutaj się dzieje. I tyle. Przychodzę, bo lubię. Lubię towarzystwo tych pań. Lubię sobie coś zjeść. Jest super. Wszystko jest fajnie. Aby tak dalej nas dalej wspierać. A nawiasem mówiąc, to jest forma relaksu dla nas starszych kobiet. Trzeba się wyrwać z domu, przyjść, coś zobaczyć, posmakować. Żeby to fajna się zorganizować. Fajna sprawa. Przy stolikach praca i rozmowy. Na ścianie sali wisi obraz. Portret rycerza Spytka Jordana. Obok afisz Zakliczyńskiego Uniwersytetu Ludowego. Mówią uczestniczki warsztatów. No bardzo fajnie jest, podoba się nam pewnie wszystkim. Przede wszystkim panie prowadzące, bardzo przyjemne. A robimy dzisiaj pyszne desery, jak to zresztą widać, z orzeszku, z płatków i różne ciasteczka, także można się dużo nauczyć, a słodycze no to jest podstawa przecież. Będę ciasteczka wsypuję do pojemniczków, bo będzie deserek. Naprawdę, panie prowadzące się mi te bardzo podobają, są tak miłe, że szkoda mówi, no i będę chciała do końca chodzić, bo jest fajnie. Bardzo dobry jest pomysł na warsztaty, żeby zaktywizować właśnie panie, które już są na emeryturze, niby nie mają się czym zająć, a zawsze to jest coś jakaś odzwyczaj, że można tu przyjść i zrobić ze sobą. Także to jest super pomysł. Do pieca trafiają bochenki chleba. Projekt ZUL Aplikacja realizowany jest przez Zakliczyńskie Centrum Kultury, dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.